bo inaczej zamiast takiego super fajnego kopca, to wyszedłby im płaskowyż, no nie? Więc to musiało być strasznie trudne. Cześć! Dzisiaj jest odcinek, który chciałam zrobić od strasznie dawna. Od tak dawna, że ja już nawet nie pamiętam, od kiedy go chciałam zrobić, ale było to... Czekajcie, to było w jakiejś bajce. Nie mam bajce. Zaraz mnie zabijecie. To było oczywiście w Star Warsach. Niektórzy twierdzą, że to to samo, ale niektórzy są w stanie za to zabić, więc to trzeba ostrożnie szafować słowami. No wiecie, nie widziałem go dawno. Jak dawno? Nie. Czy tego imienia nie słyszałem dawno? Jak dawno? Bardzo dawno. I teraz proszę mnie poprawić i napisać poprawną wersję tego cytatu w komentarzach i do tego, w jakiej to tam było scenie, no nie? To będzie polecajka. Ale najpierw musicie poznać szeroki kontekst tej historii, więc tak, dzisiaj jest story time, który warto dotrwać do końca. A więc, był sobie czerw. Kiedyś się urodził i sobie żył. A potem to była gdzieś okolica czasowa tego, jak czerw postanowił zmienić studio, żeby móc zrobić dla was lepsze odcinki. No i się tam zajął właśnie tutaj remontowaniem i wszystkim. Tu w tym odcinku macie całą historię ze zmiany studia. I było to w okolicach... O, mam ramy czasowe, jest! Było to w okolicach Rękawki. Jeśli nie jesteście z Krakowa, być może nie wiecie, czym jest Rękawka. Rękawka... Było to takie święto, bo chodzi o to, że my mieliśmy takiego króla, który się nazywał Krak. I ja mam nadzieję, że dobrze powiem tą historię, ponieważ ostatni raz ktoś mi ją opowiedział w przedszkolu, więc nie pamiętam. No więc był sobie taki król, Krak, prawda, jak Kraków, no i potem zrobiliśmy miasto, króla Kraka, bla bla bla. No i jemu się zmarło, ponieważ jak wiemy, każdy kiedyś umrze i koniec jest blisko. No więc on umarł. No ale jak poddani go tak kochali, że prawda, położyli go na takim pagórku, a potem stwierdzili, no nie, no nie może tak leżeć, trzeba mu jakiś tam godny krów zrobić, usypać. No więc oni byli tacy smutni, ci wszyscy mieszczanie i w ogóle, że postanowili usypać mu taki jebany kopiec, przepraszam, wytniemy to, żeby nie było. Postanowili usypać mu taki wielki kopiec, żeby wszyscy, jak tam przyjdą, zobaczą, matko, jaki to wielki kopiec, to musiał być wielki król. No więc oni wszyscy wtedy nosiło takie duże rękawy, tak mi opowiadała pani przedszkolanka, ona na pewno nie kłamała. No więc wszyscy ci mieszkanie do tych rękawów ładowali ziemi, po czym tak dreptali sobie tup, tup, tup do tego króla, który tam leżał sobie na tym pagórku i wsypywali na niego tą ziemię, co nie wydaje mi się szczególnie niegodnym sposobem, znaczy sposobem oddania szacunku zmarłemu, zasypywanie go ziemią, chociaż w sumie teraz robimy to samo, tylko łopatą, więc być może to, co mówię, jest właśnie teraz bez sensu. Faktycznie, macie rację, to nie jest aż takie bardzo bez sensu obsypywanie zmarłego ziemią. No więc oni z tych rękawów sypali na niego ziemią. No i wiecie, była mała kubka, większa kubka, jeszcze większa kubka, a potem to już musiało im być strasznie ciężko, no bo musieli wchodzić na tą usypaną kubkę. Jakby nie było z luźnej ziemi, no nie, i na szczycie tej kubki usypać swoją tą zawartość rękawa, bo inaczej zamiast takiego super fajnego kopca, to wyszedłby im płaskowyż, no nie? Więc to musiało być strasznie trudne. Miejmy nadzieję, że w międzyczasie zapadał jakiś deszcz może i żeby z tej ziemi to się zrobiło jakieś takie, to byłoby takie błoto, które by spłynęło, a ja chciałam powiedzieć, żeby się utwardziło. No to może się utwardziło od tych stóp tych mieszczan, którzy tuptali po tym. To w każdym razie sypali i sypali i sypali i płakali i sypali, aż usypali wielki kopiec, który nazywa się Kopcem Kraka. Jeśli będziecie kiedyś w Krakowie, polecam tam pójść, zwłaszcza w porze zachodu słońca, bo wtedy możecie zobaczyć całą panoramę Krakowa i piękny zachód. No więc tak powstał właśnie kopiec według tej legendy. No a ponieważ mieszczanie nościli ziemię w rękawach, no to na wspomnienie tego jest taki jarmark, który nazywa się Rękawka. Oczywiście Dead Cat Me to z Offu już mówi, że moja przedszkolanka mnie oszukała i teraz ja muszę tutaj niestety zmierzyć się z tą bolesną prawdą. Oczywiście, że ta legenda jest tylko legendą i nie jest prawdziwa, czego mogliśmy się wszyscy domyślić. Tak naprawdę słowo rękawka jest związane z prasłowiańskim słowem, związanym z pochówkiem. Możemy sobie kiedyś zrobić odcinek na ten temat, bo ja bardzo lubię takie zwyczaje poznawać. W sumie moglibyśmy się z legendystką jakoś na wspólny odcinek umówić, bo ona na pewno o tym dużo wie, więc wtedy ja nie musiałabym tego sprawdzać, tylko ktoś by mi opowiedział. Genialne! Podoba mi się ten pomysł. Podobnie jest zresztą z Kopcem Kraka, że on w ogóle inaczej był zrobiony, ale no w każdym razie moja legenda była fajniejsza, prawda? To jak z dowcipem oczów. Nie wszystkie elementy dowcipu oczów... Nie wszystkie elementy, które zawierają się w dowcipie oczów, być może są prawdziwe. Możemy podejrzewać, że być może nie wszystkie, ale... Na pewno jest w nim ziarno prawdy, a poza tym tak się znacznie przyjemniej go słucha. Tutaj dowcip oczów był opowiadany na końcu odcinka. Polecam.
o czym ja mówiłam. No więc powstał kopiec, no i według legendy dla upamiętnienia tego jest rękawka. Czyli takie, no w dzisiejszych czasach nie nazywamy tego świętem, ale jest zawsze jarmark co roku. W Krakowie jest dużo jarmarków. Mamy Emaus, taki jarmark, mamy rękawkę i na pewno się znajdzie jeszcze przynajmniej jeden. Jeszcze taki był świętojański jarmark, który był jakoś w czerwcu, też był bardzo fajny. No więc ja ogólnie mało lubię takie festyny, bo zazwyczaj na nich jest mnóstwo plastikozy, więc warto tam w zasadzie pójść tylko po coś do jedzenia, na przykład watę cukrową. Ale rękawkę bardzo lubię, bo rękawka odbywa się właśnie na tym kopcu i to jest festyn, który jest w klimatach właśnie słowiańskich, więc tam są rozłożone namioty, tam są rekonstruktorzy, którzy sobie tam siedzą przy ogniskach i miło spędzają czas, inni rekonstruktorzy, którzy pokazują jakieś tam rękodzieła, splatają liny, wykuwają ozdoby, można sobie kupić różne fajne pamiątki właśnie w tym klimacie i one nie są z plastiku, tylko są z jakichś takich porządnych materiałów, są po prostu ładne, no i też są różne ciekawe przekąski. W tym roku były na przykład podpłomyki z cebulą i śmietaną, które też były bardzo smaczne. Więc w miarę możliwości staram się na ten jarmark co roku pójść, jeśli mi się oczywiście tylko uda. No więc udałam się na ten jarmark. Jeszcze w ogóle wtedy byłam zakamuflowana, bo to było tuż po tym, jak zrobiłam sobie fioletowe włosy. Nie wiem, czy pamiętacie ten epizod na kanale. Z okazji 10 tysięcy subskrypcji się przefarbowałam, ale jeszcze nie puściłam żadnego odcinka z tymi fioletowymi włosami. Nie pasowały za bardzo fioletowe włosy do klimatów słowiańskich, ale mogłam udawać, że się potknęłam, wiecie, na wzgórzu, na którym rosły jagódki, przeturlałam się w tych jagódkach i jak już doszłam do dołu górki, no to tak przypadkiem się okazało, że miałam fioletowe włosy. No więc w każdym razie poszłam na ten festyn. Puenta będzie, nie martwcie się, zbliżamy się do niej. Poszłam na ten festyn, no i tak sobie oglądam, z martwym kotem zresztą poszliśmy, bo niosący lampę, jak zawsze był zajęty, pewnie grał w gry komputerowe czy coś. Napisz w komentarzu, co robiłeś, wytłumacz się naszym drogim widzom. No i poszliśmy na ten festyn, rozglądam się po kramikach i musicie wiedzieć, że ja w takich sytuacjach jestem taka ekstremalnie nieśmiała. W sensie, ja się stresuję, jak sobie coś chcę na spokojnie obejrzeć, a tu zaraz ktoś do was podchodzi, najczęściej jakiś sprzedawca, i oni są super przyjaźni, to jest strasznie miłe, ale oni teraz mówią, o dzień dobry, w czym mogę pomóc, może coś poopowiadać o tym, co tutaj jest, czego pani szuka, a ja niczego nie szukam, jeszcze niczego nie szukam, chcę sobie po prostu pooglądać i na spokojnie się zastanowić, a tak to ja się czuję zobowiązana, wiecie, że jeśli oni zaczną do mnie mówić, poświęcą mi swój cenny czas, no to potem głupia jest niczego nie kupić i ja wiem, że na tym opiera się cała starożytna w ogóle, znaczy od starożytności ciągnąca się sztuka handlu, że właśnie musisz wzbudzić w kliencie poczucie winy, żeby on musiał coś kupić. I oczywiście dzisiejsi sprzedawcy w tych miejscach nie robią tego celowo, oni po prostu są sympatyczni, ale w każdym razie ja nie radzę sobie z tym mechanizmem i dlatego, wiecie, to sobie zawsze tak tutaj to gdzieś tam podejdę potajemnie w rogu, żeby mnie, broń Boże, najlepiej nikt nie zobaczył z tych sprzedawców. No i doszliśmy do takiego jednego śmiesznego stoiska, zaraz mam powiem, znaczy śmiesznego, no ja mówię, że wszystko jest śmieszne, ale doszliśmy do takiego jednego stoiska, gdzie były całkiem ciekawe rzeczy i zaraz wam powiem, co tam było, ale to będzie na końcu, na razie to jest tajemnicze, to są tajemnicze obiekty. No i podeszliśmy tam z martwym kotem, no i oglądamy to, oglądamy i mówię, że no kurczę, no całkiem fajne w sumie, no nie? Martwy kot mówi, no, no fajne, ładne i w ogóle, może chcesz kupić, tam w sensie, że on się zapyta za mnie o cenę, no nie? Taka jestem nieporadna i nie chcę rozmawiać z ludźmi, no nie? Ja mówię, nie, nie! No bo wiecie, ja w sumie nic nie planowałam, że tam kupię, no niby miałam pieniądze, ale na watę cukrową, no nie? Bo ja też I staram się żyć minimalistycznie i nie kupować rzeczy, jak strasznie, nie, jak bardzo nie muszę. Wiecie, że na przykład książki, ja już nie kupuję fizycznych książek. Wszystkie mam na czytniku, poza starymi pozycjami, których się nie da znaleźć w formie e-booków i książkami kucharskimi i podręcznikami, no nie? Więc jakby nawet jak mi się coś tam podoba, tak samo jakaś biżuteria czy coś, no to staram się ograniczać swoje konsumpcyjne zapędy, więc mówię, nie, nie, nie będę nic kupować, nie. Oczywiście w tym momencie widzę, że po prostu oczy pana za stołem świdrują prosto we mnie, patrzą i on tam widzi, jak nie, nie chcę nic kupić, nie, najgorzej, nie. Po czym on oczywiście podchodzi do nas i coś tam, nie pamiętam już dokładnie, bo w sensie słów. On oczywiście podchodzi do nas i mówi, a ja chciałbym dać ci to w prezencie, bo ja oglądam twój kanał i bardzo mi się podoba. I ja takie,
O nie, najgorzej. Nie dlatego, to było strasznie miłe, ale takie, wiesz, że ja tak wyglądałam, jak mi się to nie podobało, czy coś w tym stylu. Nie, a to taki miły człowiek przychodzi i chce mi dać w prezencie swoje dzieło, które wam zaraz pokażę, więc oczywiście, że musiałam zrobić z siebie głupka, bo byłoby za dobrze. No ale coś tam sobie chwilę pogadaliśmy i pokażę wam teraz, co to jest. I ja w ogóle, bo oczywiście ten pan, zaraz wam powiem też imię i nazwisko, on w ogóle nie chciał, żebym ja pokazywała to, co otrzymałam na swoim kanale. Po prostu dał mi to, żebym to miała. I to było strasznie miłe z jego strony. Ale ponieważ to jest fajna rzecz, to ja wam pokażę. I już wam powiem, co to jest, bo czuję, że ten suspens był za długi, bo to miał być krótki suspens, ale ja się nie umiem nie rozgadać, jak już coś mówię. A więc jest to komiks. I ten komiks leży tutaj. Tu jest moja szafeczka, na której jest kubeczek. I komiks jest na dolnej półce po to, żebym ja nie zapomniała, że w najbliższym odcinku, który miałam nagrywać w tym studio, żeby wam ten komiks pokazać. Ale ja cały czas o tym zapominam, bo jestem tak podekscytowana danym tematem, o którym wam opowiadam, że jak już kończę i jest takie, dobra, coś tam, to do zobaczenia w następnym odcinku. Ja potem tak zdejmuję słuchawkiem, takie, o, udało się, nagrało się. I w ogóle najczęściej zapominam o nagraniu miniaturki i sobie idę i potem sobie przypominam, że miałam przecież powiedzieć o tym komiksie. Więc on już chyba zdążył się w ogóle zakurzyć. Tak więc oto i on. Znaczy jeden jest mój, a drugi formalnie rzecz biorąc ukradłam, nie żartuję, ukradłam martwemu kotu, ponieważ ja dostałam jeden, chyba czerwony, czekajcie, bo ja tu mam dedykację, więc nie, ja dostałam zielony. Więc ja tu mam jeden zielony, który dostałam. Na martwemu kotu też się bardzo spodobały te komiksy, więc on kupił tutaj czerwony dla kolegi swojego, któremu chcę go dać w prezencie. Ale ja od niego wybłagałam ten komiks, czy wyprosiłam po prostu, bo powiedziałam, że chcę zrobić z nim o nim odcinek. No a ponieważ martwy kot też robi ze mną ten kanał, to powiedział, że to jest w ogóle spoko pomysł. I że da go koledze, jak tylko nagram o nim odcinek. Więc nasz biedny kolega jest pokrzywdzony, ponieważ nie dostał na razie swojego komiksu. Tu możecie sobie przeczytać, że autorem jest Maciej Kisiel, którego właśnie samego autora spotkałam na rękawce i muszę to odłożyć, bo nie mam ręki. Są to komiksy, które bazują na słowiańskich baśniach i legendach, co w ogóle mi się od razu bardzo spodobało jako koncept. Bardzo mi się to spodobało jako koncept, bo ja strasznie lubię ogólnie wszystkie słowiańskie właśnie bóstwa, mity, legendy i takie inne rzeczy. Nie mam absolutnie czasu się z tego doktoryzować, ale jak gdzieś mi się jakiś strzęp informacji pojawi, to ja jestem zachwycona i zawsze słucham i zawsze czytam. No więc dlatego w ogóle podeszliśmy do tego stoiska i zaczęliśmy sobie przeglądać. Jest on też bardzo ładnie narysowany. Nie wiem, czy coś tu z tego zobaczycie, ale kreska mi się bardzo podoba, kolory są ładne, żywe, w ogóle jest to super estetycznie zrobione. Ja już pierwszy przeczytałam i mi się bardzo podobał, natomiast drugi, teraz muszę szybko przeczytać, bo jak już wam zrobiłam odcinek, to będę go musiała oddać martwemu kotu, prawda? Więc drugi zaczęłam dopiero, tam w pierwszej historii jestem, ale bardzo to jest fajne, dla dorosłych, ale też jeśli macie jakieś młodsze potomstwo, rodzeństwo, siostrzeńców, bratanków, to myślę, że to jest też super prezent. Kupicie sobie, potem sobie przeczytacie, a potem dacie im w prezencie i nie dość, że będą mieć coś fajnego do czytania, to jeszcze zapoznacie ich trochę z naszą rodzimą kulturą, która troszkę zanikła, mam wrażenie, i teraz dopiero pomału do nas wraca. Trochę się zrobiła moda wreszcie na Słowian i słowiańskie klimaty, więc trochę jest lepiej w tym zakresie. Przeczytam wam może, co to jest z tyłu napisane. Nie będę wam czytać opisu jakby przygód, które tutaj się odbywają w tej części. Przeczytam wam dół, bo dół jest właśnie bardziej o samej idei, która stoi za tymi komiksami. Mi się to w ogóle kojarzy z Asterixem i Obelixem, tylko właśnie w takiej słowiańskiej wersji, więc podoba mi się to. O Wiesławie i czarodziejskich przedmiotach to czwarty komiks z cyklu Baśnie Słowiańskie, który jest współczesnym spojrzeniem na zapomniane lub mniej znane baśnie i legendy słowiańskiego kręgu kulturowego. W lekki i nieco żartobliwy sposób pokazuje złożoność oraz niejednoznaczność motywów, które do dziś przetrwały w podaniach i tradycji ludowej. Obok chciwych kmieci pojawiają się poczciwe krasnoludki, które niestety nie stronią od hazardu, pastuszkowie wcale nie mają lekko, a Leszy wcale nie jest tak straszny, jak go malują. A na tej, zobaczmy, jest napisane to samo na dole? Pewnie nie. A to jest pierwszy, a to jest czwarty.
A nie, to jest napisane to samo, tylko na końcu jest inna końcówka. Co jeszcze chciałam powiedzieć poza tym, że mamy fajne słowiańskie historie i ładnie to jest bardzo narysowane, to przede wszystkim to do tego. Jest to też bardzo dobrze wydane. Po prostu czuć jakość, jak to trzymacie w ręce. Jest solidna, gruba okładka. Są intensywne kolory. Papier jest też gruby, konkretnych kartek i jeszcze nie odbija się od tego tak okropnie światło, jak czasem od taniego papieru. Także też to jest fajne. Dbałość o szczegóły. Mi się to bardzo podoba. Ale przede wszystkim puenta tej historii jest taka, że chociaż oczywiście bardzo dziękuję za te komiksy, to najfajniejsze w tym wszystkim było tak czy tak przede wszystkim spotkanie z widzem, który mówi, że ogląda moje filmy i że mu się one bardzo podobały, można sobie o tym chwilę podyskutować. Także jeśli kiedyś gdzieś mnie zobaczycie, to nie bójcie się podchodzić, ja zawsze bardzo chętnie z wami porozmawiam. Dzięki za oglądanie tej dzisiejszej storytellingowej opowieści. To było masło maślane tej dzisiejszej opowieści. Widzimy się w następnym odcinku o 18:30, jak zwykle. Jeśli chcecie wspierać powstawanie tego kanału, pamiętajcie, że możecie to zrobić klikając w mojego Patronite'a. Link znajduje się w opisie pod filmem. I oczywiście zachęcam was do kliknięcia subskrypcji, napisania komentarza, bo jak zawsze jestem bardzo ciekawa, co macie do powiedzenia. I do zobaczenia następnym razem. Cześć! W tym tygodniu szczególne podziękowania wędrują do Wojciecha Bańcera, Kuby, Making the Matrix, Darka Toperza-Szymańskiego z podcastu Kuchenne Rozmowy, Fantastyk Michasia, Macieja Staszewskiego, Marka Olszewskiego, Rauko Fenela, Wolfgarda i Aragonte. Dziękuję wam. Jesteście naprawdę fantastyczni.